Huawei. Jestem przekonana, że firma ta kojarzy Wam się głównie ze smartfonami, ale w jej ofercie w zeszłym roku pojawiła się pierwsza hybryda. MateBook, bo tak się właśnie nazywa, to ciekawy sprzęt, ale zdecydowanie nie dla wszystkich. Producent pozycjonuje je jako mobilny sprzęt dla biznesu. No i chyba coś w tym jest. Choć niestety praca z nim na kolanach, cóż, no graniczy z cudem, o czym przekonałam się zresztą na własnej skórze podczas testów tej hybrydy. Zacznijmy od obudowy. Ta, wykonana z aluminium, prezentuje się elegancko i przyciąga wzrok. Lewa jej krawędź skrywa w sobie 3,5 mm jack audio o zaskakującej mocy i dobrej jakości. Prawa natomiast poświęcona została na jeden jedyny port USB typu C. Niestety w obudowie nie znalazło się miejsce nawet dla slotu kart pamięci, co według mnie jest mało śmiesznym żartem. Jest tu też pomiędzy przyciskami do regulacji głośności fenomenalny czytnik linii papilarnych. Za każdym razem reaguje bezbłędnie, nawet na delikatne przyłożenie palca. O głośnikach umieszczonych na górnej krawędzi, poza tym, że są stereo, nic dobrego powiedzieć niestety nie mogę. Do słuchania muzyki się, cóż, po prostu nie nadają. Klawiatura wyspowa. W pierwszej chwili myślałam, że się z nią nie polubię. Tymczasem okazało się, że jest naprawdę dobra. Recenzja tekstowa MateBooka, do której Was serdecznie odsyłam, w całości została napisana właśnie na tym urządzeniu. Co najważniejsze, wystarczyła dosłownie chwila, bym przestawiła się z dużej klawiatury w moim laptopie na mniejszą w MateBooku, która okazała się naprawdę zaskakująco wygodna. Klawiatura jest cicha, skok klawiszy odpowiedni, a ich wielkość, choć początkowo może się wydawać, że są strasznie małe, w rzeczywistości okazują się ergonomiczne. Komfort pisania na klawiaturze hybrydy Huawei to dla mnie naprawdę spore zaskoczenie. Co ważne i o czym trzeba wspomnieć w tym miejscu, to jest fakt, że klawiatura jest podświetlana. Gdy z klawiatury nie korzystamy, służy ona jako etui do tabletu. Ładne, schludne i pasujące do przedstawicieli biznesu. Gdy jednak zechcemy z niej korzystać, łączymy tablet z magnetycznym etui i opieramy o złożoną podstawkę, czyli tak zwane złamane etui. Do wyboru mamy kąt 110 lub 120 stopni, czyli można powiedzieć, że wyboru tak naprawdę nie mamy w ogóle. Rozwiązanie to jest mało stabilne, przez co o pracy z MateBookiem na kolanach można zapomnieć. Jeszcze mi próbowałam, ale za każdym razem po chwili ekran wypinał się z klawiatury. Dodatkowo mocniejsze tapnięcie w ekran również powoduje jego wypięcie, przez co przy odrobinie nieuwagi tablet może wylądować na podłodze. Dopóki korzystamy z niego na płaskiej powierzchni, dopóty jest stabilnie. Chętniej widziałabym tu procesor z rodziny Core i, nawet i5, niż Core M, bo już sama jednostka centralna plus brak slotu na karty pamięci świadczy niestety o tym, że grupą docelową MateBooka nie są osoby wymagające wysokiej mocy obliczeniowej i wydajności, a użytkownicy, którym zależy na eleganckim urządzeniu mobilnym, lekkim i łatwym do przenoszenia z miejsca na miejsce, z którym to będą mogli się pokazać na spotkaniu biznesowym czy też w kawiarni. Moja praca opiera się głównie na pisaniu i do tego MateBook nadaje się naprawdę świetnie. Ale głównie na utwierdzonych powierzchniach. Kolana, jak już wspomniałam, odpadają. Skakanie pomiędzy około 10 kartami w przeglądarce, w tym jednej z odpalonym YouTube'em, a Wordem, Excelem i Skype'em przebiega bez zarzutu. Z racji tego, że jednostka centralna zastosowana w MateBooku chłodzona jest pasywnie, nie ma też mowy o głośnym działaniu. Hybryda Huawei pracuje bardzo cicho, ale przy tym lubi się nagrzewać, zwłaszcza w centralnej części obudowy. Siódme poty i maksymalną zajętość pamięci operacyjnej MateBook wykazuje podczas pracy nad zdjęciami, choćby w gimpie. Renderować wideo na tym urządzeniu nie próbowałam, bo skoro sam Huawei nie przewidział prostej możliwości zgrywania materiałów z karty pamięci, to pewnie założył, że będzie to wymagało dużej dawki cierpliwości. A gdybyście wpadli na pomysł zagrania na hybrydzie Huawei'a, oczywiście też jest taka możliwość. Nieśmiertelny pasjans czeka. A tak poważnie, na przykład z Asphalt 8 radzi sobie w porządku i uruchamia się na najwyższych detalach. Rysik MatePen, w przeciwieństwie do klawiatury i stacji dokującej, nie jest składową zestawu sprzedażowego. Za możliwość korzystania z niego przyjdzie nam zapłacić 499 zł. O tym, czy warto, musicie zdecydować sami. Ale z całą pewnością jest przydatnym dodatkiem dla osób szkicujących, projektujących i po prostu lubiących odręczne notatki.
Jest też wygodniejszym sposobem korzystania z ekranu dotykowego MateBooka niż palcem. Jest po prostu bardziej precyzyjny, a do tego już w pewnej odległości od ekranu wyświetla wskaźnik, dzięki któremu doskonale wiemy, w które miejsce dotkniemy rysikiem. Na MateBooku znajdziemy preinstalowany program Sketchbook, w większości z Was doskonale znany, którym możemy wypróbować możliwości MatePena. Oczywiście, jeśli takie mamy, bo ja zdecydowanie nie należę do takich osób. Sam rysik rozpoznaje 2048 punktów nacisku, dzięki czemu linie rysowane po ekranie są takiej grubości, jakiej siły użyjemy do ich narysowania. Na MatePenie są dwa przyciski. Bliżej końcówki pióra to gumka, natomiast ten wyżej wywołuje potężny przybornik. Z kolei na końcówce jest jeszcze przydatny laserowy wskaźnik. Korzystanie z pióra jest intuicyjne, choć podczas szkicowania widać, że jest delikatne opóźnienie. MatePen jest aktywnym rysikiem, wielkości zbliżonej do długopisu. W jej górnej części znalazła się zatyczka, po zdjęciu której uzyskujemy dostęp do portu micro USB. Aby naładować rysik, wystarczy podłączyć go do portu USB-C w MateBooku. Muszę przyznać, że o ile początkowo do MatePena podchodziłam sceptycznie, tak po testach stwierdzam, że to całkiem przydatne akcesorium. Tylko trochę drogie, bo przypomnę, kosztuje niecałe 500 zł. W recenzji tekstowej cały czas narzekam na brak portów i złączy w MateBooku. Poniekąd rozwiązaniem tego problemu jest dołączona do zestawu stacja dokująca. Jest tylko jeden problem. Trzeba pamiętać o tym, że trzeba ją zawsze mieć przy sobie. A przecież czasem sytuacja wymaga, by obejść się bez akcesoriów. I co wtedy? Nic, zostajemy z gołym MateBookiem. Z gołym, bo mamy tu tylko jedno USB-C. W stacji dokującej znajdziemy dwa pełnowymiarowe porty USB 3.0, RJ45, VGA, HDMI i USB typu C. Wszystkie działają bez najmniejszego problemu. Pamiętajcie jednak, że do USB-C w tym przypadku nie możemy podpiąć monitora. Ale sztuka ta udała mi się przez port HDMI. Tutaj poszło bezproblemowo. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat MateBooka, koniecznie zapoznajcie się z recenzją tekstową na tabletowo.pl, do której to link znajdziecie w opisie tego materiału. Tam też jest porządne podsumowanie kilku tygodni spędzonych przeze mnie z tym urządzeniem. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego dnia, dajcie łapkę w górę, komentujcie i trzymajcie. Katarzyna Pura, tabletowo.pl. Hej!